Powiedziałeś też w jednym z wywiadów, że nie masz zupełnie problemu z tym, żeby mi je pokazać, że nie rozumiesz w ogóle tego, dlaczego niektórzy tak chowają dzieci przed obiektywami kamer. Powiedz mi, czy pisały do ciebie jakieś hejterki, wiesz, znowu młode mamy, które uważają, a ty niedobra, Natalia, nie wiesz, że robisz krzywdę dziecku. Wiesz, jak to jest, później się odzywają. Nie, zawsze coś. Akurat w tej sprawie nie pisali. Raczej mi dostałam tysiące, naprawdę tysiące wiadomości, jeszcze ich nie przeczytałam wszystkich. Dziękujemy, że pokazałaś twarz mi. Byłam zaskoczona, bo raczej spodziewałam się też hejtu, ale to było raczej, no to jest miłe. No ale w końcu wszyscy zobaczyli, już nie mam po prostu problemu, nie stresuję się tym, że za dużo jej pokazałam, bo wiesz, później jak sobie coś wkręcisz, to później jest tak, Jezu, za dużo pokazałam, trzęsę się, o Boże, to jest takie straszne. A tak naprawdę nic się, świat się nie zawalił, wszyscy widzieli moje dziecko i co? Nic, dalej żyjemy.